Boxdel w końcu odpowiedział na film Wardęgi, nagrał tego swojego wielkiego olbrzyma, którego zapowiadał ponad 2 tygodnie. No i przeanalizujemy ten film, czy on jest dobry, czy też nie. Pamiętajcie, by przed obejrzeniem zostawić lajka oraz suba z dzwonem. No i jeżeli masz jakieś nowe informacje, jakieś nowe newsy, to podsyłaj to koniecznie na mojego Instagrama Cashover. No i zapraszam was do oglądania. Ostatnio internet żyje dramą pomiędzy Boxdelem a Wardęgą. Myślę, że każdy o tym w jakimś stopniu słyszał, bo jest to naprawdę, naprawdę głośne. No i Boxdel od dłuższego czasu robił różne sztuczki, gierki na swoim Instagramie, ponieważ pousuwał wszystkie zdjęcia, zaczął dodawać dziwne opisy, relacje, w których zapowiadał, że będzie jakiś gruby film, bądź nawet kilka tych filmów. O kurwa! No i finalnie po 2 tygodniach czekania, ludzie już mieli dosyć tego oczekiwania na materiał, w końcu Boxdel wypuścił tą wielką bombę atomową na Wardęgę. No ale jak się okazało, ten film nie do końca jest taki dobry, jakby mogło się wydawać. Boxdel w swoim filmie odniósł się głównie do zarzutów odnośnie wysyłania zdjęcia Pindola do rzekomej 18-latki, jak się później okazało, ta dziewczyna była nieletnia. Odniósł się do głosówki, gdzie mówił o tym, ile by wziął za mordo Wardęgi, jakby to wszystko przebiegało. Jak się okazało, to przecież był tylko żart. No i głównie wplątał tam wątek Lexi, Fagaty, no i też Cloud MMA, ponieważ rzekomo Wardęga z Lexi mieli spiskować przeciwko Boxdelowi, jak i całemu Fame. No ale dlaczego ten film jest słaby? No, głównie dlatego, że Boxdel nie odniósł się tak naprawdę do 80% zarzutów, jakie zastosował w swoim filmie Wardęga. Między innymi nie wytłumaczył, dlaczego mu groził, dlaczego dawał brudy na swoich najlepszych przyjaciół, dlaczego ich obgaduje za plecami. No i wiele innych kwestii też w tym filmie nie zostało poruszonych, dlatego ludzie przyjęli to bardzo negatywnie. Zresztą widać to po komentarzach, których jest naprawdę sporo, w sensie no tych negatywnych. No a liczba łapek w górę to 83 tysiące, a liczba łapek w dół ponad 75 tysięcy, więc jak możecie zauważyć, są bardzo te statystyki wyrównane. No i na końcu filmu Boxdela możemy się dowiedzieć, że ciąg dalszy nastąpi, czyli prawdopodobnie no na 99% będą jeszcze jakieś kolejne filmy na Wardęgę. Czy będzie to coś mocniejszego niż ten pierwszy film, który był rzekomo właśnie takim wielkim, potężnym olbrzymem, który tego Wardęgę zgniecie? No nie wiem. Nie wiem, choć się domyślam. W każdym razie musimy oczekiwać, jeżeli oczywiście tego chcecie. Co do Boxdela, to jeszcze zastanawia mnie, dlaczego on wypisuje też do mniejszych twórców. Przykładowo jest taki twórca jak Oski, no i do niego odezwał się właśnie Bombel. Napisał, że jak obawia się Megakota, to Boxdel mu pomoże. No, Boxdel mu pomoże tak samo jak swoim innym ziomkom, których potem obgaduje za plecami, albo ich wystawia. Także... A nie. Idź pan w chuj. Jeżeli oczekujecie pomocy od Boxdela, to lepiej jej nie oczekujcie. A teraz przegadajmy sobie temat, którym obecnie żyje cała Polska. Chodzi tu oczywiście niestety o powodzie, które nawiedziły nasz kraj, czyli południe, południowy zachód. Skąd w ogóle te powodzie się wzięły? No niestety wszystko za sprawą niżu genuejskiego, czyli układ niskiego ciśnienia tworzący się nad północnymi Włochami i przynoszący środkowo-wschodniej Europie deszcz i śnieg. Opolszczyzna i Dolny Śląsk patrzyły na weekendowe prognozy pogody z rosnącymi obawami. Jest mi to temat bardzo bliski, ponieważ zaledwie mieszkam 14 km od Wrocławia, czyli od miasta, które jest bardzo mocno zagrożone, ponieważ jest bardzo duże prawdopodobieństwo, iż też zostanie w jakimś stopniu zalane. Niestety wiele miejscowości, wiele miasteczek, miast zostało zalanych i dotkniętych powodzią. Możemy to zaobserwować na przykładzie miasta, jakim jest Kłodzko. Czy Jelenia Góra? Lub Głuchołazy. Jest tego naprawdę o wiele, wiele więcej. Możecie zaobserwować, jak w tym momencie wygląda stan Odry we Wrocławiu na dzień dzisiejszy. Tej wody jest, no, jak sami widzicie, naprawdę sporo i jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że niestety ta woda się wyleje na pobliskie okolice. Wiele ludzi niestety przez ten kataklizm straciło dorobek swojego życia, straciło dach nad głową, no i wiele innych rzeczy. Podobno spora fala ma uderzyć właśnie we Wrocław, tylko kiedy, to już nie do końca jest pewne, ponieważ najpierw mówiono o tym, że będzie to jutro, czyli we wtorek, a teraz prezydent Wrocławia ogłosił, że ma być to w środę około godziny 18. Miejmy nadzieję, że tej fali w ogóle
ogóle nie będzie. I to zalanie może jakimś cudem Wrocław ominie, ale niestety są na to dosyć mierne szanse. Patrząc na to, jak pobliskie miasteczka miasta obok Wrocławia ucierpiały z powodu powodzi, czy Wrocław ma szansę tego uniknąć? Zawsze jest ta szansa i miejmy nadzieję, że tak będzie, ale chciałem tu oczywiście wyrazić współczucie dla rodzin, które zostały dotknięte powodzią, dla wszystkich ludzi, którzy ucierpieli z powodu tego kataklizmu, stracili właśnie swój dorobek, stracili dach nad głową oraz wiele innych cennych rzeczy. Jednak rzeczy materialne, no nie oszukujmy się, są mniej znaczące niż własne życie i zdrowie. To jest najważniejsze, aby wszyscy wasi bliscy trzymali się zdrowo i bezpiecznie oraz wasze zwierzęta, jeżeli takie posiadacie. Dlatego naprawdę uważajcie na siebie, jeżeli jesteście z województwa dolnośląskiego czy z okolic i dotknęła was powódź, no to życzę wam tylko jak najlepiej. I trzymajcie się w tych ciężkich czasach. Dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, no i widzimy się w kolejnych materiałach.